No oczywiście to, że Amerykanie prowadzą z dosyć wysokim rezultatem, nie znaczy, iż będą liderami po drugiej czy też trzeciej zmianie. Prawdopodobnie ciężko im będzie zachować takie miejsce. A przed nami już występ reprezentanta Polski. Pięknie! No brawo! No proszę Państwa, świetny początek, kapitalny skok, przerzut w przód, 2,5 salta w pozycji łamanej, skok Leszka Blanika. Niezwykle pewna próba. Widzimy jeszcze raz, jak wysoka ta druga faza od momentu oderwania dłoni od stołu. No i idealne wręcz lądowanie w miejscu. Widzimy skok wykonany niemal perfekcyjnie w linii. No, wspaniały skok w wykonaniu naszego reprezentanta. Widzimy chwila ulgi. No niewątpliwie trzeba również odrobiny chociażby szczęścia przy każdym ze startów. Przed nami jeszcze oczywiście drugi skok. Zawodnicy, którzy mają aspiracje do zakwalifikowania się do finału w skoku, muszą wykonać dwa skoki. Eliminuje to, jak już kiedyś Państwu mówiłem, jakąkolwiek przypadkowość finalistów finału skoku, ponieważ bywało kiedyś tak, iż zawodnicy mieli przygotowany bardzo dobry jeden skok, dzięki któremu kwalifikowali się do finału, a później w finale okazywało się, że drugi skok, ponieważ dwa trzeba różne wykonać w finale, niestety bardzo drastycznie odbiegał klasą. Skok drugi Leszka Blanika. Jest, pięknie. No, proszę Państwa, myślę, iż z takimi dwoma skokami Leszek Blanik niemal w pozycji wyprostowanej. 16,587. No, pierwsza nota 16,7 punktu, imponująca. Druga równie wysoka. A my już oglądamy właśnie naszego reprezentanta Leszek Blanik. Brązowy medalista skoku z Sydney, złoty medalista ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Stuttgarcie. 31-letni reprezentant Polski. Urodzony w Wodzisławiu Śląskim, obecnie mieszkający w Gdańsku. Niezwykle wysoko wykonane, 2,5 salta w przód w pozycji łamanej. Tak więc kapitalnie rozpoczął swój start w finale nasz reprezentant, proszę Państwa. Skok oczywiście oceniany do 7 punktów, jak to już mieliśmy okazję widzieć wielokrotnie w startach Leszka Blanika. Tu jeszcze raz proszę spojrzeć, na jakiej wysokości wykonuje zawodnik skok. No jest to oczywiście bardzo istotne przy ocenie wykonania elementu. Niezwykle wysoka ta faza od momentu oderwania rąk. Widzimy, iż drugie salto wykonał wyraźnie powyżej poziomu stołu. Stół oczywiście na wysokości 1,35 m. Niezwykle udanie rozpoczął swój start Leszek Blanik. 16,6 punktu, tak więc najwyższa nota, jaką do tej pory uzyskali finaliści konkurencji skoku. Drugi skok Leszka Blanika to oczywiście podwójna Czukahara w pozycji łamanej.
bardzo istotny. Jest oczywiście również moment lądowania. Tu każdy z zawodników dąży do zatrzymania się idealnie w miejscu po skoku. Drugi skok, Leszek Blanik. Och, troszkę szczęśliwie, ale widzimy, że walczył nieprawdopodobnie. Bardzo wysoki również skok. No tutaj troszeczkę zabrakło amortyzacji, ale jest to niezwykle trudny skok, proszę Państwa. Tym bardziej skok wykonywany w pozycji łamanej. Spójrzmy jeszcze raz na wysokość skoku. Bardzo wysoki skok, ale widzimy, że walczył nieprawdopodobnie. Nie wyszedł poza ten korytarz. O tak, drobny krok, ale utrzymał się w tym miejscu dozwolonym do lądowania. Bardzo dobre dwie próby. Tak więc kolejny raz Polak udowadnia swoją fantastyczną dyspozycję psychiczną. Wszystko dzieje się tak szybko w konkurencji skoku. Ułamki sekund decydują o wszystkim. Nieco niezadowolony z tego lądowania drugiego skoku, ale to naprawdę myślę, że może być zadowolony ze swojego startu. I już mamy ocenę 16,537 i wychodzi na prowadzenie